is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. Witajcie, nazywam się Remigiusz i prowadzę firmę Auto27 i zapraszam Was na kolejne wirtualne oględziny włączonego już do mojej oferty świeżo sprowadzonego z Niemiec samochodu. Oczywiście widocznego tutaj Volkswagena Polo w wersji Cross, czyli samochód, który będzie pokazywał, że właściciel tego auta, że kierowca jest osobą nietuzinkową, wymagającą. Nawet od miejskiego samochodu można wymagać więcej i Polo Cross doskonale wpisuje się w te podwyższone oczekiwania, bo jest to samochód niezwykle piękny, egzemplarz jeszcze także bardzo zadbany. I w kolejnych etapach będę Wam to wszystko starał się pokazać, udowodnić, jak ważna jest dbałość właściciela, codzienna dbałość o używany samochód. To Polo ma 9 lat, ale nie nosi żadnych ponadnormatywnych śladów użytkowania. I to jest wtedy ogromna przyjemność pokazywania takiego samochodu, robienia prezentacji, ale przede wszystkim już na miejscu, kiedy przyjeżdżacie, z przyjemnością w szczegółach taki samochód Wam pokazuje, a Wy z przyjemnością takie auto oglądacie. Jest to samochód bezkolizyjny, bezwypadkowy. Jest silnikiem 1.6 TDI o mocy 105 koni mechanicznych, więc auto, które jest funkcjonalne, które spisze się w mieście, spisze się na trasie. Nic dla Polo Cross nie jest straszne, a już na pewno nie miejska dżungla, krawężniki. Ten samochód to wszystko kocha i pokonuje bez najmniejszych problemów. Podwyższona funkcjonalność, podwyższone nadwozie, styl Estyma. Polo Cross jeszcze dodatkowo w metalizowanym białym lakierze, co już w ogóle stanowi o tym samochodzie, że jest to taki rodzynek na rynku, bo nie spotkałem się jeszcze z takim autem, no w zasadzie w żadnych ofertach samochodów używanych. Oryx White L041, piękny lakier wymagający sporej dopłaty, ale lakier, który na miejscu robi jeszcze większe wrażenie niż na pewno na prezentacji wideo. I z bliska teraz Wam pokażę wszystkie elementy tego samochodu. Zobaczcie, przyświeciło słoneczko, to już możemy zobaczyć, jak pięknie ten lakier się lśni, jak on w zależności od padania promieni słonecznych odbija to słońce, to światło i napędza takie wrażenie, że chętnie jeszcze po zaparkowaniu się za takim autem na pewno obejrzymy. Przedni zderzak tego samochodu wyposażony jest w dodatki zarezerwowane dla wersji Cross, czyli mamy tutaj ten srebrny element na dole. Mamy nieco inaczej w ogóle ten zderzak zbudowany. Halogeny zabudowane, są spryskiwacze reflektorów, no ale tutaj Wam też z bliska pokażę, że nie ma żadnych otarć na tym zderzaku, żadnych rys, że samochód bezwypadkowy, bezkolizyjny, czyli wszystko tutaj musi idealnie do siebie dolegać, pasować. Wy na to zwracacie uwagę, więc z przyjemnością też Wam to wszystko pokazuję z bliska, żeby nie było żadnych znaków zapytania. Na tym też polega mój profesjonalizm i moja prezentacja, żebyście jechali po takie auto, jakie widzicie nie tylko na zdjęciach, ale właśnie na tym długim filmie we wszystkich szczegółach. Lampy tego samochodu nie są nigdzie zmatowiałe, nie są popękane, zawilgocone czy zaparowane. Pięknie świecą. Jest tutaj także doświetlanie zakrętów. One automatycznie nam się włączają, kiedy uruchomimy silnik, więc nie musimy pamiętać o włączaniu świateł. Maska przednia bez znaczących odprysków, delikatne ślady użytkowania na 9-letnim samochodzie. Ich naprawdę tutaj jest bardzo niewiele, więc no, kiedy coś znajdę, to Wam powiem, ale tu widzicie, że jest wszystko bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o szybę czołową, ważnym aspektem dla niektórych jest to, że jest ona fabryczna, oryginalna i także nie jest nigdzie odpryśnięta czy zniszczona. Ważne także, że właściciel nie tarł tej szyby zimą. Samochód był w większości garażowany, jak twierdzi właściciel, i jestem w stanie mu w to uwierzyć, bo na przedniej szybie nie ma naprawdę żadnych rysek, które powodują te wszystkie szpatułki do
łamania lodu na szybie, więc po prostu ta szyba będzie miała doskonałą widoczność. Idźmy dalej przez kolejne elementy. Błotnik przedni. Widzicie te wszystkie nakładki plastikowe, które no, zabezpieczają to auto przed ewentualnymi szkodami, no ale także oczywiście doskonale tutaj pokazują wersję, z jaką mamy do czynienia. Lusterka wsteczne są także nietypowe, bo mają lakierowany ten element górny na kolor srebrny. No i idziemy, patrzymy, czy tutaj cokolwiek znajdziemy z jakichś nieścisłości. Napis Cross Polo. Ważnym atutem tego egzemplarza jest to, że właściciel odpowiednio też umiał parkować tym samochodem, bo naprawdę linia jest bardzo równa, nie ma najmniejszego obicia, nie ma najmniejszej wgniotki, co jest chyba dla Was też dobrą informacją, a dla mnie na pewno, bo mogę właśnie prezentować piękne auto. Zobaczcie lampy tylne, one są takie duże, wyraźne, czytelne, ale także nie są nigdzie spękane czy zawilgocone, nie ma w nich oczywiście wody, nieraz zdarza się, że ta woda się tam do środka dostaje i wszystko pływa, ale nie w tym egzemplarzu. Tutaj wszystko w porządku. Klapa tylna, zobaczcie. Napis Urban White. No i zderzak tylny z odblaskiem, także z elementem charakteryzującym się jako metal, ale jest to oczywiście plastik wzmocniony, także pomalowany na srebrno. No i tutaj widzicie zaślepkę, bo samochód wyposażony jest w hak. Także jeżeli ktoś lubi wycieczki rowerowe, to jest możliwość dołączenia tutaj haka, który znajduje się w bagażniku, i zwiększyć jakby funkcjonalność tego samochodu możemy diametralnie. Zobaczcie, jest także kamera cofania. Samochód jest bardzo fajnie wyposażony, jeżeli chodzi o multimedia, ale to wszystko Wam oczywiście zaprezentuję. Widzicie, zderzak tylny bez otarć, żadnych śladów zniszczeń nie ma. A to miło, bo tutaj naprawdę wszystko jest oryginalne i fabryczne i nic nie było lakierowane. Oczywiście badanie czujnikiem lakieru będzie także. Widzicie te listwy czarne? Też bez uwag. No i każdy kolejny element tego samochodu zasługuje na dobre zdanie, bo tu kompletnie nic nie jest naruszone. Spryskiwacze reflektorów, no i wszędzie zderzaki, elementy łączenia tego samochodu są perfekcyjne. Dach. Funkcjonalne relingi, ale pokazuję Wam, że nie ma żadnych wgniotek od gradobicia, ani innych zupełnie szpecących elementów. Więc, Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę stronę wizualną tego Cross Polo, to będziecie usatysfakcjonowani przede wszystkim tym, że właściciel poprzedni tego samochodu tak generalnie bardzo o niego dbał i dlatego no, widok napawa optymizmem, że mamy tutaj do czynienia z bezbłędnie utrzymanym autem. I to jest sztos. Zajrzyjmy do bagażnika Polo Cross. Otwiera się go za pomocą uchwytu, który ukryty tutaj jest w znaczku. Bagażnik ma pojemność 280 litrów, kiedy fotele są złożone, tak jak teraz, ale po rozłożeniu tylnej kanapy będziemy mieli aż 952 litry, więc całkiem znaczna pojemność dla samochodu miejskiego. Szerokość między nadkolami to jest 942 mm, wysokość bagażnika 560 mm, szerokość 962 mm, długość w tej chwili do oparcia tylnej kanapy to jest niespełna 70 cm, a kiedy rozłożymy tą dzieloną tylną kanapę, będziemy mieli prawie 1,40 m do przednich foteli, więc no, funkcjonalność naprawdę jak na miejski samochód jest tutaj duża. No i tutaj oczywiście pod pokrywą, którą możemy sobie regulować, wstawić ją tutaj niżej, więc możemy obniżyć ten bagażnik, czyli tutaj jakieś walizki czy większe pakunki wejdą wtedy sporo wygodniej, a kiedy ta pokrywa znajduje się w swojej nominalnej pozycji, to widzicie, mamy dość niski próg załadunku. No i tutaj znajdziemy jeszcze oczywiście wtedy schowek na głębokość około 20 cm. Tutaj pod tą pokrywą znajdziemy zestaw do naprawy koła. Nie ma koła zapasowego,
ale można wykorzystać koło zimowe, jeżeli ktoś będzie chciał sobie tutaj włożyć. Także tak wygląda bagażnik. A, drodzy Państwo, tutaj oczywiście jeszcze zwróćcie uwagę, mamy hak wypinany, także jeżeli będziemy chcieli z tej funkcjonalności skorzystać, to jak najbardziej tutaj jest to możliwe. Bagażnik jest oświetlony. No i przy okazji pokażę Wam oczywiście stopień zużycia tego bagażnika, bo jest czysto, nie ma tutaj żadnych przetarć, ta półka zakrywająca, także bez żadnych uwag. Bagażnik nie jest porysowany, zniszczony, co najważniejsze, samochód jest fabryczny, więc wszystkie elementy w tym aucie są po prostu fabryczne, co jest dla niektórych no, główną zaletą, bezwypadkowy samochód. Czyli wszystko do siebie pasuje, wszystko dolega, tak jak zmontowała fabryka, to jest cenne i dzisiaj niestety rzadko spotykane. Widzimy także tą blendę osłaniającą bagażnik, więc szanowni Państwo, no jeżeli chodzi o bagażnik, to przede wszystkim co tu ważne jest, no brak zużycia, brak zniszczeń, no i wydaje mi się, że funkcjonalność także na odpowiednim poziomie, jeżeli mówimy o samochodzie miejskim, także pod tym względem żadnych dodatkowych uwag. Zajrzyjmy teraz do wnętrza Polo. Producent nazwał tapicerkę tego samochodu Titanium Black. Może dlatego, że to jest naprawdę takie prawdziwe titanium, szczególnie jeżeli mówimy o samochodzie miejskim. Bo zobaczcie, to wnętrze jest charakterystyczne, dopasowane do strony zewnętrznej. Nic nie ujmuje z zewnętrznej estymy, ale wręcz kiedy otworzymy drzwi tego samochodu, to wkraczamy jakby do takiej przestrzeni, no można powiedzieć premium, do przestrzeni luksusowej. Pod względem materiałów, z jakich została ta tapicerka wykonana. Wszystko Wam teraz pokażę. Zobaczcie, boczki drzwi, tutaj mamy wbudowany element z alkantary. Tutaj jest taki jakby symulacja skóry, można powiedzieć, że to jest taka tutaj ekoskóra, która też na pewno wkomponowuje się w tą tapicerkę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o drzwi, zwróćcie uwagę, ja będę Wam tu wszystko pokazywał. No nie ma żadnych nalotów korozji, nie ma żadnych uchybień. Progi nigdzie nie są podrapane, felce nie mają obić od pasów, uszczelki są jak najbardziej w porządku. No i idźmy dalej do wnętrza. Element plastikowy, progowy też nigdzie nie zniszczony. Fabryczny, welurowy dywanik. Zobaczcie, bez żadnych zniszczeń. Właściciel twierdził, że za bardzo nawet tutaj nie przewoził. Zobaczcie, to jest wszystko fabryczne. Nie przewoził za dużo tutaj osób z tyłu przez okres eksploatacji, no i musicie w to uwierzyć nawet po tym, jak wygląda tutaj tapicerka. A tu nie było nic prane, czyszczone, więc tylko drobne ślady użytkowania. No i widzicie sami, jak to się tu wszystko kształtuje. Trzy regulowane zagłówki. Ta tapicerka ma tutaj skórzany element oprzyty białą nicią. Tutaj mamy alkantarę i tu w środku taki pikowany materiał, grubszy, także na pewno łatwiejszy w czyszczeniu. Tutaj dalej skóra, zagłówki także są skórzane. Mamy oczywiście fotele wyłożone skórą z tyłu, co także jest dużym plusem, no bo będziemy mieli łatwość czyszczenia, kiedy przewozimy dzieci w fotelikach, które okopują nieraz te fotele. Mamy kieszenie w fotelach tylnych. Tutaj także znajdziemy w tym podłokietniku z tyłu taką funkcjonalność. Otóż możemy sobie tutaj to rozłożyć. No i mamy, czekajcie, to dalej się rozkłada? Nie, to już wszystko. No i tutaj możemy sobie włożyć kubeczek. Idźmy jeszcze z drugiej strony. Zależy mi na tym właśnie, żebyście zobaczyli, czego należy oczekiwać po 9-letnim samochodzie. Że tak naprawdę można oczekiwać więcej, niż wielu by mogło się wydawać. Można oczekiwać wszystkiego, co najlepsze. I to Wam chcę tutaj pokazać. Zobaczcie z tej strony także ta kanapa bez najmniejszej uwagi. Co jest warte zaznaczenia, w Polo Cross mamy czarną podsufitkę, czyli to także taki element no, prestiżowy. Zawsze w tych najlepszych wersjach aut znajdziemy czarne podsufitki. Idziemy do przodu. Znajdujemy się z przodu, czyli będziemy patrzeć na zużycie przedniej części, tam gdzie najczęściej się samochodem podróżuje. Ja wiem, że dla niektórych taki film może być nudny, dla tych przede wszystkim, którzy chcą tylko sobie zobaczyć, jak wygląda Polo, ale dla wszystkich klientów gwarantuję, że jest to film, który jest cenny, bo mogą po prostu z bliska zobaczyć samochód, który ich interesuje, który chcą kupić
nie muszą się martwić, że jadą po jakiegoś po prostu zniszczonego grata, tylko pięknie ze zrobionymi pięknie zdjęciami. Ale tutaj widzicie wtedy wszystko, co jest. Zobaczcie, próg też nigdzie nie jest zniszczony, podrapany, uszczelka tutaj nawet na tym elemencie też nigdzie. Jeżeli chodzi o fotel przedni, on tutaj ma takie schoweczki, zarówno kierowca, jak i pasażer. Dywan gumowy, pod spodem oryginalny welur, też bez zniszczeń. No i fotel pasażera, zobaczcie ten element skórzany, nie jest nigdzie zniszczony. Fotel nie jest wysiedziany, on jest bardzo wygodny, on jest taki nieco bardziej kubełkowy, dopasowujący się do ciała. Więc na pewno wygoda w miejskim samochodzie podwyższona. Podłokietnik też ze swoją jeszcze strukturą. No i fotel kierowcy. Zobaczcie, najpierw Wam z tej strony go pokażę. Delikatne ślady zużycia, po prostu delikatne, bardzo stanowiące o normalności. No nie jest to auto nowe. Ale kierownica pikowana, nigdzie nie jest wytarta w żadnym elemencie. Widzicie to? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o manetki, także bez otarć, zarówno jedna, jak i druga. Zestaw multimedialny, ja potem oczywiście go w szczegółach Wam omówię, ale tutaj zobaczcie, nie ma żadnej ryski na wyświetlaczu. Tak samo panel klimatyzacji automatycznej, lewarek, zmiany biegów, czy ta skóra. Ok, wszystko. No i deska rozdzielcza nie jest oczywiście wyplakowana, bo nienawidzę plaku. Jest czysta i przede wszystkim nie jest nigdzie zarysowana. Schowek. W schowku znajdziemy oczywiście przycisk do resetowania czujników ciśnienia. Mamy także wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Dwa gniazda USB. No i mamy tam także dziurkę taką, bo schowek jest klimatyzowany. Idźmy od strony kierowcy. Dobrze. No i tutaj po kolei wszystko także, tu dokładniej Wam postaram się to wszystko pokazać. Tak jak mówiłem, Polo jest samochodem niekorodującym. Nie ma żadnych najmniejszych śladów korozji. Wszystkie zawiasy, wszystkie śruby są fabryczne, oryginalne, nic nie było odkręcane. Zobaczcie próg. Także bez uwag, uszczelka po stronie kierowcy. Nie zniszczono nigdzie. No i co? Dywany, pedały, widzicie, są także tutaj z takimi aluminiowymi nakładkami. Dywany gumowe, pod spodem welury. Tutaj ten fotel także ma schowek. Dywan nigdzie nie jest wytarty. No i patrzymy na fotel kierowcy. Zobaczcie, te elementy skórzane, tutaj te boczki nigdzie nie są spękane. Zniszczony fotel też nie jest kierowcy wysiedziany. Sprężyste są tutaj te elementy boczne. Alcantara współpracuje pod palcami, więc naprawdę brak uwag. Wnętrze widzicie samochodu miejskiego, ale wnętrze jakby klasy premium. Wykorzystane materiały najwyższych lotów do auta miejskiego, więc przyjemność użytkowania, przyjemność podróży. Fajnym, niebanalnym, nietuzinkowym samochodem z czarną podsufitką, z doskonałym wyposażeniem, fajnymi fotelami. No ja myślę, że to jest naprawdę znaczny atut dla tego samochodu, jego wnętrze. Oczywiście nie może zabraknąć także testu ponczusia, czyli jak tutaj taka osoba jak ja, mająca 1,86 m wzrostu, powyżej 110 kg, będzie się czuła we wnętrzu takiego Polo. No tutaj jest nawet za daleko w tej chwili. Dla mnie musiałbym jeszcze dla wygody sobie delikatnie podnieść fotel, bo jest tutaj pełna regulacja fotela. I co zauważamy od razu po wejściu do Polo? No zauważamy, że nasze ciało jest jakby wtopione w ten fotel na boki, dobrze trzyma. Siedzisko jest dosyć głębokie, więc podudzia także mają komfortowo. Regulacja kierownicy w każdej pozycji, więc do siebie, do góry, na dół.
każdy znajdzie wygodną pozycję. Regulowany podłokietnik, wszystko pod ręką. No Volkswageny z tego słyną, drodzy Państwo, że w tych samochodach niczego szukać nie musimy. Jazda jest dzięki temu bardziej przyjemna, komfortowa, bo nawet zamkniętymi oczami po prostu obsłużymy to auto. A jest to proste niesamowicie w obsłudze Polo, więc każdy, kto ma nawet poprzednie Polo, wsiada do kolejnej generacji i odnajduje się doskonale. Więc pozycja za kierownicą bardzo wygodna. No i tutaj naprawdę te materiały, wszystko jest mięciutkie. To nie są materiały, drodzy Państwo, takie jak w zwykłym Polo. Musimy tu sobie powiedzieć, że w wersji właśnie Cross to już możemy powiedzieć, że jest jak w Golfie pod względem wykonania, bo zwykłe Pola mają tutaj plastikowe, wszystko takie sztywne, a tutaj jest naprawdę wygodnie. Przede wszystkim Polo to samochód dobrze zmontowany, jak każdy Volkswagen, więc nic tu nie będzie nam trzeszczało, nas nie będzie denerwowało. Wysoka jakość, czytelność zegarów, no i tutaj ten stan, który potęguje jeszcze przyjemne wrażenia. Dobra, idziemy teraz za mnie i zobaczymy, jak Ponczuś będzie się czuł z tyłu, kiedy by drugi Ponczuś prowadził samochód, a inny Ponczuś by chciał usiąść do tyłu. No i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Przesunę jeszcze o tak kamerę, żebyście widzieli moje kolana. No i staram się tutaj wejść. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało. Szanowni Państwo, powiem Wam tak. Na pewno widzicie, że no nie jest tutaj może za wygodnie dla mnie. Musiałbym ten zagłówek jeszcze sobie tutaj podnieść dosyć wysoko. I wtedy, o, tak? No i nie jest teraz źle z tym zagłówkiem. Zdejmę czapkę, zobaczę, ile jest miejsca nad głową. Jeżeli się wyprostuję, to dotykam już praktycznie głową dachu, ale muszę się wtedy mocno wyprostować, więc no, mógłbym tutaj dosyć komfortowo pojechać, ale tylko dosyć komfortowo, nie myślcie, że bardzo komfortowo, bo tu już kolanami też dotykam w ten fotel, ale on ma tutaj takie specjalne wyżłobienia, wgłębienia. No więc mógłbym tu pojechać. No, nie jest tutaj oczywiście zanadto tego miejsca, ale myślę, że mniejsze osoby, dzieci, to już naprawdę będą jechały bardzo wygodnie. No 5 osób tu z tyłu sobie nie wyobrażam takich jak ja, znaczy 5 osób ogólnie w samochodzie takich jak ja sobie nie wyobrażam, ale myślę, że tak to bym ujął. 2 pojadą bardzo wygodnie z przodu, a 2 z tyłu najlepiej jak się gdzieś zatrzymacie, żeby ze 2 małpki te osoby wypiły, wtedy nie będą na pewno narzekały. Jeżeli chodzi o wychodzenie, no to zobaczcie, wychodzi się całkiem znośnie, jest tutaj dość szeroko, no więc tu nic dodać, nic ująć. Tak powiedziałbym, jeżeli chodzi o miejsce z tyłu, jak na miejskie auto bardzo dobrze, a jak na, porównując do wyższej klasy, no to 3 można dać za tył. Znajdujemy się pod pokrywą silnika, no i tutaj omówimy sobie pokrótce serce tego samochodu. Jest to najmocniejszy silnik dostępny w Volkswagenie Polo, jeżeli chodzi o jednostki wysokoprężne, ale tym samym można powiedzieć, że jest to silnik pancerny, bezawaryjny, owiany dobrą sławą, jeden z najlepszych nowożytnych diesli. Bezproblemowy, sprawujący się idealnie w mieście, jak i na trasie. No taki wszechstronny motor, niedrulujący portfela i bardzo przyjazny dla swojego użytkownika. No i co, drodzy Państwo, no ta moc tego samochodu jest wystarczająca, bo Polo rozpędzimy do 190 km na godzinę z tym silnikiem, no bez problemu, a 100 km na godzinę zobaczymy nieco po 10 sekundach, więc no to są fajne wartości. No i co jest ważne, no Polo ekonomia, gdzie tym samochodem za 40 zł, nawet przy dzisiejszych cenach paliw zrobimy 100 km, 45 litrów ma zbiornik paliwa, no i tutaj zasięgi około 1000 i powyżej kilometrów są naprawdę do osiągnięcia. Średnio ten samochód będzie palił około 5,5 po mieście do 6 maksymalnie, tak wydaje mi się, i takie są opinie też użytkowników tego samochodu, czyli po mieście do 6 litrów, na trasie można spokojnie schodzić poniżej 5 litrów, bo to jest też wysoki moment obrotowy. Ten silnik ma 105 koni, ale 250 Nm i te Nm są dostępne od 1500 obrotów. Jeżeli chodzi o eksploatację tego samochodu, to tutaj musimy pamiętać, żeby wlewać olej z normą 507.00, 6 litra tego oleju, wymieniajmy go co 15 tysięcy, nie będzie najmniejszych wtedy problemów z motorem. Ostatnio notowany serwis w tym samochodzie był na 133 tysiące według dokumentów, które posiadam do auta, więc no całkiem niedawno, więc jeszcze tutaj żadnych teraz wymian ani przeglądów robić nie trzeba. Jeżeli chodzi o interwały wymiany rozrządu, no to 210 tysięcy to jest taki maks, ale tutaj akurat użytkownik starszej daty był, więc on już ten rozrząd na około 100 tysięcy
wymienił, także to też jest chyba dodatkowy atut. Jeżeli chodzi o pracę tego silnika, no to wiadomo, jest to diesel, więc nie wymagajmy tutaj bezszelestności. W Polo nieco więcej tych wrażeń dźwiękowych wewnątrz też samochodu niż na przykład w Golfie, bo jest to po prostu mniejsze auto. Ale nic takiego, drodzy Państwo, co będzie nam niszczyło czy zaburzało jazdę. No po prostu diesel i miejski samochód. Ale, no drodzy Państwo, to jest właśnie duży plus tego samochodu, że to dostajemy tą pancerność. Ten silnik 1.6 TDI, czyli to rozwinięcie silnika 1.9 TDI, który naprawdę robi setki tysięcy kilometrów bez problemu. Nawet i milion. Więc no, jeżeli ktoś będzie dbał o ten silnik, to nie dość, że będzie on bezawaryjny, to będzie także tani w codziennej eksploatacji pod względem spalania, ale będzie fajny pod względem dynamiki. No dobra, zobaczmy jeszcze tutaj sobie z bliska wszystkie tutaj elementy, bo fabryczny samochód, więc wszystko jest tak, jak fabryka tutaj zmontowała. I to jest, drodzy Państwo, też duży atut. Ta mata maski także nie jest pogryziona przez kuny. Wszystko tutaj w najlepszym porządku, akumulator też jest w dobrej formie. Więc, szanowni Państwo, nie przedłużam, idziemy uruchomić tego dieselka, posłuchamy razem, jak pracuje. Więc wsiadamy do środka, przekręcamy kluczyk, uruchamiamy silnik. Zobaczcie także, pogasą nam wszystkie kontrolki, nie ma żadnych usterek od strony elektroniki. Manualna 5-stopniowa skrzynia biegów, ale ona, tak jak to w Volkswagenie, pracuje precyzyjnie, tak proaktywnie i żadnego biegu tutaj szukać naprawdę nie musimy, więc też wajchować nie trzeba dużo, bo wysoki moment obrotowy nam gwarantuje fajną elastyczność. Jeżeli chodzi o sprzęgło, to przy żadnym etapie wyciskania nie zmienia się dźwięk, nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, ono także bierze w odpowiednim miejscu, także ten element bez uwag. No i dobra, idziemy, słuchamy silnika. Szanowni Państwo, zdjąłem tą zewnętrzną pokrywę, żebyście mogli zobaczyć, że silnik nie ma żadnych wycieków, nie ma zapoceń. Praca jest równa, harmonijna, taka jak właśnie powinna być w 1.6 TDI o mocy 105 koni mechanicznych. Bez uwag, odpowiednia pielęgnacja właściciela jest tutaj po prostu do odczytania, nawet i po pracy tego silnika, co zresztą mogliście sami zresztą posłuchać. Także nie przedłużam i przechodzimy do dalszych etapów. Przystępujemy do ruszenia, wrzucamy pierwszy bieg, hamulec ręczny, popuszczamy sprzęgło, ono bierze tak w połowie, tam gdzie powinno. Widzicie, zaświeciła się nam kontrolka od paliwa, oczywiście zostanie samochód dotankowany. 10,6 metra, jeżeli chodzi o średnicę zawracania Polo. No ale w tym egzemplarzu mamy wygodny multimedialny system z bardzo czytelną kamerą cofania, więc parkowanie będzie na pewno ułatwione tym samochodem. Jeżeli chodzi o zawieszenie Volkswagena Polo, no wiadomo, Polo Cross wzmocnione to zawieszenie, ono jest proste konstrukcyjnie, belka skrętna, kolumny McPersona, żadnych udziwnień, więc no nigdy tutaj nie będzie drogo. A jeżeli mówimy o samochodzie z rynku niemieckiego, no to wiecie już o tym dobrze, że te samochody są niewytłuczone,
płynnie pochłaniają nierówności, współpracują z kierowcą. Polocross nie boi się dziur, nie boi się takich właśnie dróg, po których teraz jeździmy, gdzie są te muldy z piasku, te dziury takie głębokie. Ono naprawdę tutaj sobie radzi bardzo przyjemnie i do mnie tutaj nie docierają żadne nieprzyjemne dźwięki, żadnych luzów nie czuć na kierownicy. Bardzo przyjemny samochód i dopasowany właśnie także w gorsze drogi, co zdecydowanie docenicie. Drugi bieg i sobie możemy, zobaczcie, tutaj wręcz pokonywać zakręty, jakby przełamywać bariery. Samochód miejski, który pokazuje innym, że można więcej, można chcieć więcej i Polo to nam odda. I przyspieszenie, drodzy Państwo, i hamowanie awaryjne samochodu nie ściąga, nie zarzuca, wszystko jest w porządku, są bardzo dobre hamulce. No i to jest takie auto, do którego wsiadamy, jedziemy te pierwsze kilometry i od razu możemy poczuć się pewnie i bezpiecznie, że nic nas złego tu zdecydowanie nie zaskoczy. Znajdujemy się na stacji diagnostycznej. Zobaczymy sobie teraz podwozie Polo, ale jeszcze powiem Wam, że amortyzatory, które widzieliście zarówno z przodu, jak i z tyłu, badanie tych amortyzatorów wykazało, że są one w bardzo dobrym stanie. No ale nie może być inaczej, bo auto naprawdę bardzo fajnie trzyma się drogi i tłumi nierówności. Podwozie 9-letniego Polo bez nalotów korozji, bez żadnego zużycia, jeżeli chodzi o zawieszenie. Wszystko jest w porządku. Diagnosta potwierdził, że auto musiało być garażowane, no bo naprawdę tutaj nie znajdziemy żadnych nalotów korozyjnych. Wszystkie osłony są na swoim miejscu. Niczego tutaj nie brakuje, drodzy Państwo. Jest wszystko adekwatne do strony zewnętrznej po prostu i do wnętrza tego samochodu. Silnik nie ma także od spodu wycieków, zapoceń. Zawieszenie przednie, czy to gumy na przegubach, czy drążki, stabilizatory, no wszystko jest po prostu w porządku. Nie ma wycieków, nie ma zapoceń. Wszystkie te informacje, Szanowni Państwo, będziemy mogli zweryfikować wspólnie, kiedy przyjedziemy na stację diagnostyczną. Oczywiście będzie możliwość wjechania na nią i sprawdzenia razem z Wami tego wszystkiego, o czym Wam tutaj mówię. Także na pewno nie będzie uwag co do zawieszenia, co do podwozia i co do silnika, kiedy będziemy sobie badać go od strony podwozia. Zapraszam teraz Państwa na krótką przejażdżkę Volkswagenem Polo poza miastem, bo wiadomo, że w mieście ten samochód odnajduje się doskonale. On tam się spełnia, a dzięki temu, że jeszcze ten pakiet stylistyczny Cross, czyli te elementy na nadwoziu wskazują, że to auto miasta się na pewno i miejskiej dżungli bać nie będzie. Wysoka estyma, piękny kolor, zewnętrznie bez uwag. Miejski samochód, ale spotęgowany detalami, które nadają stylu i charakteru. Wnętrze tego samochodu także komfortowe. Wydaje mi się, że jak na miejski samochód tutaj zbyt wielu wad nie znajdziemy. Wygodne fotele, doskonała jakość materiałów, no i takie wnętrze zachęcające do podróży. Zachęcające do podróży jest także wyposażenie oczywiście tego samochodu. Mamy płynny klimatronik, automatyczną klimatyzację, mamy pakiet zimowy, mamy nawigację, szeroki zakres multimedii, czytelność licznika, wszystko pod ręką, komputer pokładowy, wszystkie informacje. Ten samochód dobrze czuje drogę. Oddaje kierowcy wszystko to, czego kierowca by oczekiwał. Dobrze tłumi nierówności wzdłużne i poprzeczne. Volkswagen z generacji na generację wbudowywał w Polo jakość. I tą jakość możemy czerpać dzisiaj garściami, korzystając z przyjemnej podróży miejskim samochodem, także za miastem. Pozwoli nam na to także dosyć mocny silnik. 105 koni mechanicznych, 250 Nm momentu obrotowego. Nic więcej nie
nie potrzebujemy do tego, żeby sprawnie wyprzedzać, ale żeby też być ekonomiczni, żeby stację paliw odwiedzać bardzo rzadko, bo na trasie możemy naprawdę zejść spokojnie poniżej 5 litrów na 100 km. I teraz Wam to pokażę, drodzy Państwo, na przykładzie. Jedziemy sobie około 100 km na godzinę, więc mamy około 1500 obrotów. I zobaczcie, kiedy właśnie delikatnie operujemy tym gazem, to spalanie jest zdecydowanie niewielkie, zachęcające wręcz do tego, żebyśmy mogli przemierzać długie, długie podróże Volkswagenem Polo, bo tu jeżeli ktoś potrafi jeździć o kropelce, to zdecydowanie będzie mu to się udawało, więc nawet jak złapiemy górkę, dzięki temu, że silnik jest dość elastyczny, to te spalanie nie będzie naprawdę podwyższone. Więc szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ekonomię, to ten samochód zaspokoi oczekiwania wszystkich tych, którzy chcą palić mniej podczas podróży. I on nam to zdecydowanie zagwarantuje. Na czym polega także dynamika tego samochodu, bo elastyczność jest też bardzo ważna. Jesteśmy na piątym biegu, ale zobaczcie, ja sobie przerzucę teraz na czwarty bieg i zwolnijmy do 80 km na godzinę. O, dokładnie. No i teraz przyspieszajmy delikatnie, wcisnę gaz. Zobaczcie, ten samochód zaczyna przyspieszać od razu, także wyprzedzanie, kiedy będziemy tego potrzebowali, będzie tutaj zdecydowanie możliwe. I nabieranie prędkości także bardzo fajne. Piąty bieg i cały czas, drodzy Państwo, możemy przyspieszać. Jest to bardzo dynamiczny samochód jak na miejskie auto, więc silnik 1.6 TDI wpasował się w ten model bardzo fajnie. Dzięki temu zagwarantuje nam właśnie, widzicie, tą dynamikę. A przy wyższych prędkościach nie przewiewa tutaj wiatr. Nie szumi. Zobaczcie, 140 na godzinę, nieco ponad 2000 obrotów, więc warunki do przemieszczania się są w Volkswagenie Polo bardzo dobre. Ten egzemplarz jest bezwypadkowy, bezkolizyjny, dobrze utrzymany przez właściciela, dobrze wyposażony, zachęcający stroną wizualną, zachęcający swoim wnętrzem, nietuzinkowy, nietypowy Polo Cross. Takich nie ma nigdzie. Więc drodzy Państwo, jeżeli szukacie samochodu o takich wartościach, które są dzisiaj bardzo poszukiwane na rynku aut używanych, czyli tak jak mówiłem, bezwypadkowość, dobry silnik, dobre wyposażenie, piękny wygląd, nietuzinkowa wersja, to zapraszam do Auto27. Egzemplarz na pewno konkretny i godny uwagi, więc zapraszam do mnie, Remigiusz, Auto27. No i tak jak mówiłem, link do oferty czy do rozdziałów macie po rozwinięciu opisu. Jeszcze przed nami badanie czujnikiem lakieru, wyposażenie, koła, felgi, więc zostańcie jeszcze, nie uciekajcie. Standardowo przybrudzenie po jeździe próbnej, ale omówimy alufelgi, hamulce. Mamy tutaj 16-calowe alufelgi, opony o rozmiarze 205x45x16. Jeżeli chodzi o te alufelgi, one nie są nigdzie znacząco podrapane. Minimalne ślady użytkowania, wiadomo, będą, ale nic takiego szpecącego. Jeżeli chodzi o gumienie, tutaj mamy z przodu opony Barum i mają jeszcze one około 70% bieżnika. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, to minimalnie wręcz wyczuwalny rant, a klocki hamulcowe mają zdecydowanie jeszcze ponad 90% swojej grubości. Jeżeli chodzi o tylną część, no to tutaj alufelgi oczywiście takie same też, tylko i wyłącznie przybrudzone, nie są nigdzie zniszczone. Tarcze hamulcowe praktycznie w ogóle nie mają wyczuwalnego rantu, a klocki hamulcowe zdecydowanie też około 90% grubości. Jeżeli chodzi o opony z tyłu, mamy tutaj opony Continentala i mają jeszcze one około 40% bieżnika, są to opony letnie. Oczywiście ja uwielbiam kompletne oferty i ta także jest kompletna, więc dostaniecie także do tego samochodu komplet kół zimowych, opony Dunlopa. Mają jeszcze około te opony 60-70% bieżnika, są oryginalne fabryczne kołpaki, rozmiar 185x65x15, czyli na pewno nie będziecie musieli w zimę przerzucać opon, tylko sobie założycie całe koła, to dla wygody, dla komfortu, no i także nie będziecie niszczyć alufelg w okresie zimowym, więc na pewno duży atut dla oferty. Przejdziemy teraz do badania powierzchni Polo czujnikiem lakieru. Yeah.
standardowo przejdziemy teraz do omówienia niektórych funkcji wyposażenia Volkswagena Polo. Mamy wygodny, regulowany podłokietnik do góry, na dół. Mamy tutaj także schowek. Cup holdery na kubeczki. Jeżeli chodzi o schowek główny, no to tak jak Wam pokazywałem, tutaj mamy dwa gniazda USB, wyłącznik poduszki powietrznej dla pasażera, no i reset czujników ciśnienia w oponach. Schowek jest także klimatyzowany. Powyżej mamy panel klimatyzacji automatycznej, bardzo prosty w obsłudze. Tym pokrętłem regulujemy sobie temperaturę, no a tutaj wciskamy sobie tryb auto i w tym momencie nam się automatyka włącza i temperatura jest sterowana, tak, żeby uzyskać tą temperaturę, którą ustawimy. Możemy także ręcznie sterować kierunkiem nadmuchu, a także i siłą nadmuchu, więc do wyboru. Tutaj jest pakiet zimowy, czyli mamy podgrzewane fotele dla kierowcy i dla pasażera w dwóch siłach mocy. Mamy także wyłącznik systemów ESP, systemów kontroli trakcji, ogrzewaną tylną szybę, no oczywiście włącznik świateł awaryjnych. Do systemu multimedialnego przejdę dzisiaj na samym końcu. Mamy oczywiście manetki, czujnik deszczu, mamy także tutaj tempomat w tej manetce, włączamy sobie, czyli regulator prędkości on, wybieramy prędkość, set, no i jedziemy zadaną prędkością. Świateł nie musimy włączać, wystarczy, że jest na zero, wtedy one i tak się, te światła nam włączą, kiedy uruchomimy silnik. Natężenie oświetlenia wewnątrz, lusterka są elektrycznie regulowane i wszystkie, i podgrzewane oczywiście, no i wszystkie cztery szyby są elektryczne. Tutaj mamy blokadę Kit Protect. Jeżeli chodzi o oświetlenie, tutaj u góry to oczywiście lampki do czytania, no i tu jest słoneczko i z podświetleniem. Czarna podsuwka, fitka, tak jak już Wam wcześniej mówiłem i pokazywałem. Więc przejdźmy teraz bezpośrednio do systemu multimedialnego. Zacznijmy od kamery cofania. Więc zawsze, kiedy włączymy bieg wsteczny, na wyświetlaczu centralnym uruchomi nam się kamera cofania. Pojawił nam się także, widzicie, linię. Także kiedy będziemy skręcać, to będziemy widzieć, gdzie manewrujemy, gdzie skręcamy. Bardzo czytelny obraz, wyraźny z tej kamery cofania, więc to zdecydowanie ułatwi nam parkowanie. Po lewej i po prawej stronie tego systemu mamy przyciski funkcyjne. Możemy bezpośrednio wchodzić sobie do nawigacji, czy to do naszego telefonu. Jeżeli jest połączony za pomocą Bluetooth, to tutaj w tej chwili mamy audio, czyli możemy sobie odsłuchiwać utworów bezpośrednio ze smartfona, który połączony jest z Bluetooth. Więc może podgłosimy, posłuchamy, jak tutaj pracuje ten system. Także jeśli chodzi o natężenie dźwięku, to tutaj naprawdę bardzo fajnie słychać i soprany, i basy, więc odsłuch naszej muzyki oczywiście z bazy multimediów, ze smartfona naszego, tutaj płynnie i czysto. Możemy sobie wejść oczywiście do naszego telefonu pod względem kontaktów, możemy wybierać sobie rozmówcę poprzez wybicie numeru, więc tutaj tych ustawień jest szereg. Czujemy się jakby w punkcie centralnym naszego zestawu multimedialnego. Kiedy wciśniemy sobie NAV, to od razu wchodzimy do wbudowanej tutaj nawigacji i tutaj jest wbudowana nawigacja offline, czyli nie musimy mieć podłączonego internetu i są najnowsze mapy całej Europy, Polski, są fotoradary, punkty POI, bardzo fajna, czytelna nawigacja, wpisywanie celu też niezwykle proste. Ale ten system multimedialny oferuje nam bardzo dużo funkcjonalności, możemy wejść sobie, widzicie, do aplikacji i instalować jakie aplikacje chcemy. Czy to TVN Player, Netflix, Janosik, no wszystko będzie tutaj funkcjonowało, tak jak na naszym smartfonie, płynne działanie, bezproblemowo, mapy, Google, wszystko po prostu, co chcemy, to także zwiększa funkcjonalność w tym samochodzie, no i jakby takie rozszerzenie o multimedia, które dzisiaj spotykamy w najnowszych samochodach. Także wejdźmy sobie na przykład do YouTube.
No i sobie wciskamy na przykład jakiś film, chcemy sobie zobaczyć, no to proszę bardzo, już się nam ładuje, dokładnie, możemy sobie zrobić pełny ekran, widzicie, także... Będziecie po prostu zadowoleni z tego systemu, jest to na pewno taka rzecz nowoczesna, radio z RDS, zresztą radia też tutaj są DAB, podłączenie USB, czy to poprzez Bluetooth, no wszystko co będzie wpływało na pewno na komfort codzienny w tym samochodzie i na to, że on będzie taki jeszcze tym bardziej multifunkcjonalny. Dodam jeszcze, że auto jest kompletnie przygotowane do rejestracji, kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PC 3,2%, jedyny koszt dla Ciebie to 256 zł w Wydziale Komunikacji. Nie musisz niczego załatwiać, wszystkie formalności są po mojej stronie. Do auta kompletna dokumentacja, komplet oryginalnych dwóch kluczyków, więc jest wszystko. Szanowni Państwo, jeżeli szukacie pięknego Volkswagena nietuzinkowego, Polo Cross, niespotykana wersja w pięknym, białym, metalizowanym kolorze, samochodu bezwypadkowego, bezkolizyjnego, auta doskonale wyposażonego, z pięknym wnętrzem, to zapraszam do mnie do Auto27. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia wszak to...